To wróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat. W życiu może zdarzyć się cudowna bajka. Marcin Czekalski, witam w programie Kogo to obchodzi? Programie, który poświęcony jest wydarzeniom społeczno-kulturalnym wśród Polaków zamieszkujących Irlandię. Powróćmy jak za dawnych lat. Na początku lutego tego roku grupa teatralno-muzyczna Arka Jana zaprezentowała spektakl zatytułowany Powróćmy jak za dawnych lat. Utalentowani artyści z Dublina przedstawili przekrój repertuaru polskiej piosenki okresu międzywojennego. Zgromadzono w nadkomplecie widownię w czasy dancingu pierwszych gwiazd filmowych i legendarnych kabaretów. Przedstawienie odbyło się w Domu Polskim w Dublinie. Grupa Arka Jana powstała w 2013 roku i od tamtej pory cały czas się rozwija. Promuje polską kulturę wśród Polaków oraz Irlandczyków. Organizowane przedstawienia często okraszone są angielskimi napisami wyświetlanymi za pomocą projektora. Arka Jana powstała przy okazji spektaklu poświęconego poezji świętego Jana Pawła II. Od tamtej pory członkowie grupy zorganizowali także wiele innych przedsięwzięć. Szczególnie spektakularnymi sukcesami okazały się inscenizacje klasyki polskiej literatury, Dziadów części drugiej Adama Mickiewicza oraz Zemsty Aleksandra Fredry. Jak i w dziele. Za sukcesem wystawionych w 2014 roku Dziadów stała przede wszystkim reżyser Jolanta Dzumyk oraz odpowiedzialni za wyśmienitą oprawę muzyczną Iwona oraz Krzysztof Wacławscy. Zemsta z roku 2015 to w głównej mierze zasługa wyjątkowo utalentowanego i charyzmatycznego Piotra Pietraszki. Oczywiście nie byłoby tak wspaniałych sukcesów bez całej plejady gwiazd, aktorów drugiego i trzeciego planu oraz niewidzialnych pomocników. Część z nich na swój sposób niestety opuściło już szeregi emigracji. Wśród nich niebywałe talenty aktorskie, takie jak Leszek Barankiewicz oraz Henryk Rusek, czy obdarzona wspaniałymi umiejętnościami wokalnymi Patrycja Florczyk. Całe szczęście rosną powoli ich następcy. Dzieci często urodzone w Irlandii, ale przepełnione polskością bardziej niż nie jeden rodak w kraju. Nie sposób oczywiście wymienić wszystkich zasłużonych, a jest to ogromne grono osób. Do sukcesu przyczynia się również zainteresowanie widowni, która zawsze licznie zjawia się w miejscach spotkań Polaków w Dublinie. A są to m.in. Dom Polski, Kościół Jezuitów czy Kościół Chrystusowców. Niekwestionowanym liderem i rzec można producentem tych przedstawień jest Magda Chmura. W przepięknym stylu dokumentuje wszystko świetny i bardzo skromny fotograf Nikodem Walicki. Relacje wideo z większości wydarzeń można bez trudu znaleźć w internecie, m.in. na YouTube. Marcin Czekalski, Kogo to obchodzi?